Dowódca uroczystości, komendant gminny OSP w Reczu, druh Krzysztof Piwowar, złoży meldunek prezesowi zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Chosznie, druhowi Adamowi Andrzejaszkiewicz. Czołem, druhowie! Za chwilę nastąpi odegranie hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Pragnę w skrócie przedstawić zarys historyczny powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu i jej działalności w latach 1947-2017. Szanowne druhny, druhowie, zaproszeni goście. Z okazji 70-lecia istnienia naszej jednostki przedstawiam Wam krótki zarys historyczny organizowania się i powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu. Otóż zaraz po wojnie, w latach 1945-46, na ziemię reczańską przebywali pierwsi osadnicy. Zaczęli organizować władzę i grupy ludzi do zabezpieczenia terenów i bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ wybuchały często pożary i zachodziła konieczność organizowania grupy ludzi do ochrony przeciwpożarowej. W 1947 roku została założona grupa jako Straż Pożarna. Założycielami byli Henryk Bruchwalski, Jan Knyziak i Franciszek Szustkowski. Początkowo w razie pożaru byli wyznaczeni ludzie, którzy mieli to zaliczane jako obowiązkowe w tych czasach prace szalwarkowe. Rolnicy, którzy posiadali konie, m.in. Tytus Matyśniak, Jan Narewski, Franciszek Jurkiewicz, zobowiązani byli do dostarczenia ich do remizy, gdzie znajdowała się bryczka z ręczną pompą nazywaną Moja Twoja, obsługiwana przez czterech strażaków.
Remiza mieściła się w budynku koło Baszty Choszczeńskiej naprzeciwko Baszty. Sprzęt był prymitywny. Ręczna pompa, hełmy wojskowe pomalowane na niebiesko, każdy we własnym ubraniu i takie to były początki. Do działalności tej grupy dołączyli Michał Kowal, Adolf Kowal, Alfons Zabłocki. Wybrali spośród siebie zarząd. Naczelnikiem został Jan Knyziak. Pierwszy pożar, który gasiła ta straż, był w 1947 roku w gospodarstwie pana Siateckiego przy ulicy Chyżej. Paliły się wtedy beczki z paliwem. W latach 1948-1950 dołączali następni młodzi strażacy. Gan Eugeniusz, Florian Filoda, Władysław Ślączka, Jerzy Dobrowolski, Kazimierz Piekarski, Władysław Pantoł, Henryk Wojtuszko i inni. W 1948 roku otrzymali z komendy powiatowej w Chosznie kombinezony drelichowe. Tego samego roku dostali też mundury, za które zapłacili z własnej kieszeni. W 1950 roku prezesem został Florian Filoda, który swoim zaangażowaniem doprowadził do rozwoju straży. W 1954 roku remizem przeniesiono do budynku gospodarczego przy ulicy Kolejowej. W 1956 roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała samochód ciężarowy Star ze skrzynią. Kierowcami społecznymi byli Eugeniusz Leśniański, Antoni Polaszczyk, Stanisław Bylewski. Do grupy strażaków przystępują Michał Mucha, Władysław Kucharczyk, Roman Kamiński, Ignacy Domański, Stefan Wojciechowski, Czesław Zarecki i Zygmunt Jakubowski. W 1962 roku Ochotniczą Straż Pożarna otrzymała samochód pożarniczy Star 20. Kierowcą tego samochodu zostaje Michał Mucha. Funkcję prezesa w tym czasie pełni Kazimierz Piekarski. W 1966 roku Ochotnicza Straż Pożarna zostaje wpisana do rejestru stowarzyszeń. W 1967 Ochotnicza Straż Pożarna otrzymuje drugi samochód pożarniczy z beczką i działkiem na drugiego kierowcę. Wtedy przyjęto Mieczysława Sakowicza. Przy dużym zaangażowaniu zarządu, szczególnie Michała Muchy i ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Pawłowskiego, w latach 1968-1970 dokonano kapitalnego remontu remizy. Zainstalowano centralne ogrzewanie, zorganizowano dwa boksy i świetlicę. Mieliśmy tam klub strażaka. W 1968 roku zlikwidowano samochód Star 20. 17 maja 1975 roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała sztandar ufundowany przez okoliczne zakłady pracy i mieszkańców Recza. W 1985 roku z inicjatywy strażaków i zaangażaniu ówczesnego prezesa Czesława Nykiel i naczelnika miasta Tadeusza Kalinowskiego został powołany komitet budowy nowej remizy w składzie. Tadeusz Kalinowski, Czesław Nykiel, Bogdan Szozda, Michał Mucha, Stanisław Komada, Mieczysław Sakowicz, Stanisław Tumin, Józefa Tokaj, Ryszard Kławciuć, Ryszard Zwolak, Bolesław Cichorzewski. Remiza została przekazana do użytku 9 listopada 1987 roku. Z okazji tej uroczystości i 40-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu nowy samochód Star w pełnym wyposażeniu i samochód pożarniczy Żuk. W 1995 roku nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W 1997 roku odbyła się uroczystość 50-lecia działalności jednostki. Była to uroczystość związana z wręczeniem nowego sztandaru. W tej uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć tutaj właśnie na rynku prezesa Zarządu Głównego Drucha Waldemara Pawlaka. W 2002 roku świętowaliśmy Powiatowy Dzień Strażaka. Podczas tej uroczystości poświęcono figurę świętego Floriana.
Poświęcenia dokonał świętej pamięci ksiądz kanonik Aleksander Słodkowski. W 2003 roku delegacja w składzie Mieczysław Sakowicz, Jerzy Pietrzak i Tadeusz Janiak dokonali odbioru w Częstochowie nowo zakupionego samochodu pożarniczego marki Ford Transit. W 2006 roku podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka dokonano odsłonięcia obeliska i tablicy pamiątkowej ku czci zmarłych strażaków. W 2007 roku zakupiliśmy w Austrii samochód pożarniczy z autopompą marki Steyr. W 2010 roku kupiliśmy samochód pożarniczy marki DAF, który sprowadzono z Holandii. W 2011 roku samochód marki Steyr przekazano dla jednostki OSP w Pomieniu. Obecnie nasza jednostka liczy 58 strażaków, w tym 20 czynnych, 3 honorowych, 4 wspierających. Na wyposażeniu jednostki jest samochód pożarniczy DAF, Tatra, którą otrzymaliśmy z Wojewódzkiej Komendy PSP ze Szczecina, i Ford Transit, który jest przeznaczony do ratownictwa drogowego. Mamy dobre wyposażenia do gaszenia pożarów, ratownictwa wypadkowego, ratownictwa na lodzie. Niestety mamy bardzo stare samochody, które mają połowę wieku naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Największe pożary, jakie były w latach 1947-2017 na naszym rejonie, to wspomniany pożar na ulicy Chyżej, pożar kościoła, owczarnia i budynek mieszkalny w Pomieniu, budynek mieszkalny w Rajsku, budynek przy rynku mieszkalny, budynek mieszkalny pana Bednarka, ulica Wolności, piekarnia pana Flejtra, restauracja hetmańska, stolarnia pana Piekarskiego, stodoła pana Zajączkowskiego, ulicy Kolejowej, garaż pana Zielińskiego, gdzie spłonęło 9 samochodów, pożar w gospodarstwie pana Grzyba, gdzie spłonął kombajn i cały sprzęt dużej wartości rolniczy, maszynownia w zakładzie Alutek, budynek mieszkalny w Sokolińcu i dużo pożarów traw i lasów. To tylko główne, takie ważniejsze nasze wyjazdy do zdarzeń, a jest ich bardzo dużo, bo około 150 w roku. Szanowni goście, koleżanki i koledzy druhowie, nie sposób jest przekazać całej działalności naszej organizacji. Historia 70-letniej działalności jest bardzo bogata, co odzwierciedla nasza kronika, która będzie wyłożona i można się z nią zapoznać w świetlicy. Pragnę jednak podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna znacząco odgrywała i odgrywa dużą rolę w życiu naszego miasta i gminy. Nie tylko w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, ale uczestniczy we wszystkich uroczystościach strażackich i gminnych. Organizuje konkursy, turnieje wiedzy pożarniczej i szkolnej. Prowadzi też pokazy udzielania pierwszej pomocy potrzebującym. Najbardziej zaangażowanymi strażakami, którzy w tej mierze przyczynili się do rozwoju naszej pożarnej, to są strażacy poprzedni: Florian Filoda, Michał Mucha, Mieczysław Sakowicz, Józek Cyrwik i Czesław Nykiel. Kończąc, chciałbym z okazji naszego jubileuszu serdecznie podziękować wszystkim za przybycie, serdecznego podziękowania dla sponsorów, których tu wyczytywałem, którzy wsparli nas finansowo. I życzę wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i rodzinnym. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Korzystając z takiego dużego święta, chciałbym bardzo uczcić i odczytać listę, których dzisiaj już nie ma w naszych szeregu, a bardzo by się cieszyli. To są nasi bracia, ojcowie, nasi znajomi, którzy odeszli na wieczną służbę. Odczytam nazwiska i chciałbym, żebyśmy uczcili ich później chwilą ciszy. Lista strażaków zmarłych w latach 1947-2017. Franciszek Szustkowski, Henryk Bruchwalski, Jan Kniziak, Adolf Kowal, Jan Narewski, Tytus Matyśniak, Michał Kowal, Florian Filoda, Eugeniusz Gan, Henryk Kałużny, Władysław Ślączka, Jerzy Dobrowolski, Kazimierz Piekarski, Władysław Kucharczyk, Władysław Pantoł, Zygmunt Jakubowski, Roman Kamiński, Stefan Wojciechowski, Leonard Bylewski, Czesław Zarecki, Henryk Majk, Jerzy Paczkowski, Jerzy Pietrzak, Czesław Nykiel,
Antoni Wosiek, Kazimierz Piwowar, Stanisław Wyrośle, Tadeusz Pawłowski, Józef Cylwik, Ryszard Zawarski, Zenon Sorokulski, Zenon Biernacki, Jarosław Piguła, Ignacy Domański. Proszę o uczczenie chwilą ciszy. Byliśmy świadkami uroczystości jubileuszu 70-lecia w OSP Breczu. Proszę opowiedzieć o dzisiejszej imprezie. Dzisiejsza impreza jest zwieńczeniem, tak jak to było powiedziane, w jubileuszu 70-lecia działalności druhów ochotników z gminy Recz. Dokładnie z miejscowości Recz, które powstały po II wojnie światowej i działają do tej pory w różnych siedzibach. Obchody jubileuszu 70-lecia istnienia to ważne wydarzenie w historii każdej jednostki. W jaki sposób na kartach historii OSP w Breczu zapisze się dzisiejsza uroczystość? No, dzisiejsza uroczystość jest to podsumowanie pewnego etapu w działalności jednostki. Myślę, że pokazanie jest też również dla naszych młodszych pokoleń, że szanujemy zarówno seniorów, którzy zakładali tutaj tą jednostkę, co było powiedziane w historii, którą przedstawiłem na uroczystym zbiórce, na uroczystym apelu. Również doceniamy to tych społeczników poprzez drobne upominki, wyróżnienia na apelu przed rodzinami. Tak właśnie staramy się postępować, żeby po prostu przy tych uroczystościach podkreślić i kontynuować dzieło, które zaczęli nasi rodzice, nasi poprzednicy. Jakie zadania na co dzień stawiane są przed strażakami z Recza? Jednostka ratowniczo-gaśnicza w Reczu jest jednostką w krajowym systemie. Jest jedną z główniejszych jednostek ratownictwa krajowego systemu w powiecie choszczeńskim, dlatego że my jesteśmy przy ruchliwej trasie 10, przy poligonie drawskim, który przemieszczają się dużo pojazdów i jest dużo ćwiczeń, dużo zdarzeń. I kiedyś mieliśmy tu więcej wyjazdów do pożarów. Dzisiaj jest więcej do zdarzeń innego rodzaju, takich jak wypadki drogowe, wypadki ratowniczo-gaśnicze. Dzisiaj mamy wyszkolonych, pełnoprawnych ochotników, ratowników. Także niesiemy pomoc w każdej sytuacji, również takich jak to było ostatnio, kiedy jest brak wody zdatnej do picia, to spełniliśmy przez kilka dni, zapewniliśmy dowóz do każdego jednego miejsca. Tam, gdzie nam powiedzieli, zostaliśmy poinformowani również, że donieśliśmy do domu dla osób w trudniejszej sytuacji, którzy mają trudniejsze sytuacje, jakieś upośledzenia ruchowe, ale również do os, do pszczół, tam, gdzie tylko jesteśmy potrzebni, do przysłowiowego kota, do zasłabnięcia. Dzisiaj są telefony komórkowe, ludzie słabną, starsi, ale dzwonią, my się dostajemy bez uszkodzenia zamków, jakoś próbujemy to poprzez okna, poprzez drzwi wejść i pomóc osobom bardzo potrzebującym. Zadań przybywa. Sprzęt jest coraz nowocześniejszy, również od strażaków wymaga się coraz więcej przeszkoleń i odpowiedzialności, a takich tutaj dzisiaj mamy. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Krystian Kuliński i druh Tomasz Rumbuć. Proszę wymienionych druhów o wystąpienie, a członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie drucha Eugeniusza Nykla i Jarosława Kaletę o wręczenie medali. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni został druh Piotr Kliman. Proszę drucha o wystąpienie, a dekoracji dokona druh Eugeniusz Nykiel i Jarosław Kaleta. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Grzegorz Bosak, druh Łukasz Drobniak, druhna Agnieszka Koźbiał, druhna Grażyna Biskupska, druhna Ilona Czarnecka i druh Grzegorz Kuliński. Proszę wymienione druhny i druhów o wystąpienie, a dekoracji dokona druh Eugeniusz Nykiel i Jarosław Kaleta.
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Reczu nadało odznakę za wysługę lat druhom 55-lecie druh Kazimierz Ćwiek, 30-lecie druh Marek Papierski, 25-lecie druh Jacek Biskupski i druh Stanik Paweł i 10-lecie druh Piotr Kliman. Proszę wymienionych druhów o wystąpienia, a prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Reczu, drucha Krystiana Kulińskiego i komendanta gminnego Krzysztofa Piwowara o wręczenie odznak. W uznaniu zasług w społecznej służbie pożarniczej oraz za zaangażowanie się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz lokalnego społeczeństwa, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomami druhów Jacek Biskupski, Krystian Kuliński, Grzegorz Kwiecień, Piotr Majcher, Mateusz Wojcieszko i Paweł Wojcieszko. Proszę druhów o wystąpienie. Również jednostka OSP otrzymuje pamiątkowy grawerton od komendanta. Proszę również o wystąpienie prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej drucha Eugeniusza Nykla, a przedstawiciela komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chosznie młodszego brygadiera Marcina Mulawkę o wręczenie dyplomów i grawertonu. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej za pomoc w zorganizowaniu Powiatowego Dnia Strażaka w Reczu w roku bieżącym wyróżnił następujące druhny i druhów: Koźbiał Agnieszka, Biskupska Grażyna, Kmetyk Renata, Kuliński Krystian, Kwiecień Grzegorz i Majcher Piotr. Proszę wyczytanych o wystąpienie, a prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego drucha Adama Andriaszkiewicza i wiceprezesa Andrzeja Ogonowskiego o wręczenie wyróżnień. Również Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Chosznie za działalność ratowniczo-gaśniczą oraz na rzecz lokalnego społeczeństwa i gminy i powiatu wyróżnił następujące druhny i druhów: Jacek Biskupski, Dawid Koźbiał, Grzegorz Kwiecień i Krystian Kuliński. Proszę wyczytanych o wystąpienie, a prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego drucha Adama Andriaszkiewicza i wiceprezesa drucha Andrzeja Ogonowskiego o wręczenie wyróżnień. Burmistrz Recza, pan Wiesław Łoński, pragnie podziękować strażakom wyróżniającym się z OSP Recz w dniu 70-lecia istnienia. Proszę o wystąpienie drucha Kulińskiego Krystiana, Kwiecień Grzegorz, Król Włodzimierz, Koźbiał Agnieszka, Biskupska Grażyna, Kmetyk Renata, Ślężak Stefan, Majcher Piotr, Michalak Marcin, Koźbiał Dawid, Biskupski Jacek, Biskupski Przemysław, Drobniak Łukasz, Wojcieszko Paweł, Wojcieszko Mateusz i Bosak Grzegorz. Proszę wyczytanych o wystąpienie, a burmistrza Recza pana Wiesława Łońskiego o wręczenie wyróżnień. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu. Pragnie w szczególny sposób złożyć podziękowania dla następujących osób: firma BA System, firma Innotek, firma Hubert Nykiel, firma Radek Holowanie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Reczu, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chosznie, firma Nowak, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reczu, Ludwika i Krzysztof Błażejczak, ksiądz Sławomir Kokorzycki, Robert Nykiel, Marek i Maria Mucha, firma Ełko, Jacek i Demczur, Krystian Kuliński, Stanik Paweł, Kliman Piotr, Król Włodzimierz, Koźbiał Agnieszka, Piwowar Krzysztof, Biskupski Jacek, Majcher Piotr, Sławomir Kula, Krzysztof Konstantynowicz i telewizja kablowa Echo. Proszę wymienionych o wystąpienie, a prezesa OSP w Reczu, drucha Eugeniusza Nykiel oraz naczelnika drucha Krystiana Kuleńskiego o wręczenie pamiątkowych upominków. Również Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu pragnie szczególnie podziękować osobom i instytucjom, które na co dzień służą pomocą i wspierają naszą jednostkę w jej działalności. Są to pan Wiesław Łoński, burmistrz Recza, pan Adam Andriaszkiewicz, starosta chorszczeński, starszy brygadier Marek Garbicz, komendant powiatowy PSP w Chosznie, Tadeusz Szczepański, dyrektor wykonawczy
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego, pan Zenon Wróblewski, prezes Zakładu Usługowo-Handlowego Komunalnik w Reczu i druhna Agnieszka Koźbiał, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu. Proszę wymienione osoby o wystąpienie, a prezesa OSP Recz druha Eugeniusza Nykiel oraz naczelnika druha Krystiana Kulińskiego o wręczenie pamiątek. Dziękuję Państwu. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu pragnie podziękować przedstawicielom jednostek OSP przybyłych w celu uświetnienia uroczystości obchodów jubileuszu 70-lecia ich istnienia. Są to OSP Zamęcin, OSP Płotno, OSP Krzęcin, OSP Pełczyce i OSP Bieżnik. Proszę prezesów lub przedstawicieli wymienionych jednostek o wystąpienie, a prezesa OSP Recz, drucha Eugeniusza Nykiel oraz naczelnika drucha Krystiana Kulińskiego o wręczenie pamiątek. W związku z problemami z wodą oraz wodociągami, jakie ostatnio miały miejsce na terenie gminy, szczególne podziękowania kierujemy dla druhów OSP Recz oraz Wojtka Kokorzyckiego i Karoliny Biskupskiej za pomoc przy rozwożeniu wody pitnej dla mieszkańców Recza. Mamy nadzieję, że kiedyś wstąpią oni w nasze szeregi. Proszę Karolinę Biskupską oraz Wojciecha Kokorzyckiego o wystąpienie w celu odebrania upominków. Proszę drucha prezesa i burmistrza o wręczenie upominków. Proszę o wystąpienie Oskara Talarczyka, który otrzyma nagrodę od burmistrza Recza pana Wiesława Łońskiego i prezesa OSP drucha Eugeniusza Nykla za reprezentowanie jednostki OSP i gminy Recz na powiatowych i wojewódzkich eliminacjach ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom. Proszę pana burmistrza Wiesława Łońskiego oraz drucha prezesa o wręczenie upominku. W tej chwili proszę o zabranie głosu gospodarza tej pięknej ziemi reckiej, burmistrza Recza pana Wiesława Łońskiego. Szanowni Państwo, cieszy fakt, że dzisiaj tak wiele nagród, wyróżnień, podziękowań jest wręczanych. To jest chyba najlepszy dowód na to, że Ochotnicza Straż Pożarna ma bardzo wielu przyjaciół. To jest bardzo optymistyczne i z tego powinniśmy się cieszyć. Szanowni prezesi, na czele z druhem prezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jednocześnie starostą choszczeńskim, panem Adamem Andrzejczkiewiczem, druhny i druhowie, oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy gminy Recz, goście naszej gminy. Rok 2017 to rok jubileuszowy. Przed laty nasi przodkowie tworzyli straż ogniową, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, aby w sposób zorganizowany chronić przed żywiołem ognia i wody, a dziś także w obliczu innych zagrożeń, które dotykają nas szczególnie w ostatnim okresie. Obchodzimy dziś wspólnie 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu, co jest okazją, by wspomnieć początki istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej na naszym terenie, a także okazać wdzięczność i szacunek dla wszystkich tych, którzy tworzyli jej podwaliny, budowali i wspierali przez lata. Dziękujemy inicjatorom budowy strażnicy z niezbędnym zapleczem. Wielu z nich poświęciło swój czas, wysiłek, by remiza stanęła w Reczu i dobrze służyła nie tylko strażakom, ale również społeczeństwu Recza. Troską kolejnych pokoleń stało się należyte utrzymywanie obiektu i przystosowanie do funkcjonowania w zakresie gotowości bojowej, a także dla rozwijania życia kulturalnego mieszkańców, za co również serdecznie dziękuję. Jako burmistrz gminy Recz składam dziś hołd i podziękowanie druhom założycielom, wszystkim prezesom, naczelnikom oraz druhnom i druhom OSP w Reczu, którzy tworzyli i nadal tworzą bogatą historię. Pamiętamy dzisiaj także o naszych zmarłych druhach, którzy odeszli już ze strażackich szeregów na wieczną wartę. Ich pamięć uczczono kamiennym obeliskiem usytuowanym przed remizą. Dziękuję za pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy, wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy doceniają pracę i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
Zawsze było u nas widać poczucie wspólnoty i dążenie do współpracy, gdzie głównym celem była sprawna i gotowa do działań bojowych jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Na dzień dzisiejszy nie możemy jeszcze poszczycić się wymarzonym nowym samochodem bojowym, ale mamy wszyscy głęboką nadzieję, że stabilizująca się od niedawna sytuacja finansowa gminy pozwoli na szybką realizację tego marzenia, powiem raczej pilnej potrzeby wymiany wysłużonego sprzętu, wysłużonych pojazdów. Wyrażam również głęboką nadzieję, że młodzi ludzie zasilać będą szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej i podtrzymywać wspaniałe tradycje swoich dziadków i rodziców. Szanowni Państwo, to zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń naszych druhów i mieszkańców. Zawsze wierni strażackiemu hasłu, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, mimo upływu czasu wypełniacie strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń o każdej porze dnia i nocy. Od 70 lat dbacie o bezpieczeństwo nas wszystkich. W imieniu mieszkańców naszej gminy dziękuję za to poświęcenie, za ogromną pomoc w sprawach gospodarczych, za zaangażowanie w życie społeczne, aktywność w krzewieniu tradycji, sportu i edukacji. Dziękuję za całodobową gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Jest to wartość najwyższa. Dziękuję rodzinom strażackim za wyrozumiałość i ofiarność. Życzę Wam, szanowni strażacy, dużo zdrowia. Życzę Wam dużo siły w dążeniu do realizacji najskrytszych marzeń. Ze swojej strony, jako gospodarz gminy Recz, deklaruję wszelką możliwą pomoc, życzliwość i wsparcie na rzecz dalszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozdrawiam Was, drodzy strażacy, a także Wasze rodziny i raz jeszcze składam najlepsze życzenia. Chciałbym zaprosić przewodniczącego Rady Miejskiej, a także drucha prezesa zarządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu, drucha Eugeniusza Nykla. Pragniemy wręczyć skromny upominek. Upominek w postaci kilku kompletów mundurów bojowych. Niech to będzie taki symboliczny wymiar, że rozpoczynamy wymianę tego wysłużonego, starego sprzętu, że nasi strażacy, nasi ochotnicy zasługują na najlepszy sprzęt, najnowocześniejszy. A o tym samochodzie, o którym wspominałem, na pewno będziemy intensywnie myśleć, bo starym samochodem, niesprawnym, nie jesteśmy w stanie ratować życia i mienia ludzkiego. Tak więc niech te mundury będą takim symbolem, a wszystko, co zaplanowaliśmy, ziści się w najbliższym okresie. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję, wszystkiego najlepszego życzę i świętujmy. 70 lat to jest kawał historii, to jest piękna tradycja, którą należy podtrzymywać. I była wspomniana dzisiaj tutaj przez chwilę ta sytuacja, kiedy borykaliśmy się z problemami związanymi z wodą, to właśnie strażacy włączyli się w pomoc mieszkańcom, żeby jak najszybciej zniwelować skutki tej sytuacji. Raz jeszcze za wszystko bardzo dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców gminy Recz. Panie burmistrzu, panowie prezesi, szanowni goście, druhny i druhowie OSP w Reczu. Ten dzisiejszy dzień to szczególna okazja do świętowania, ale też i do podsumowania. Ta historia, którą pan prezes był uprzejmy przytoczyć, świadczy o tym, że te korzenie zaszczepione przez waszych ojców, dziadków, no, dają takie owoce w postaci tych sukcesów, które osiągacie wy jako druhny i druhowie na co dzień, w codziennym działaniu. Jak ważna jest rola Straży Pożarnej, szczególnie tej ochotniczej, świadczy też obecność tak licznie zebranych tutaj gości, a doświadczamy tych wyrazów uznania chociażby w dniu dzisiejszym czy w czasie obecnym, gdzie strażacy ochotnicy wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej jako pierwsi reagowali przy nawałnicy, ta, która przeszła tydzień temu w województwie pomorskim. To wielkie uznanie, którym cieszą się strażacy, to również jest Wasza zasługa. Za to Wam serdecznie dziękuję i
serdecznie Wam gratuluję tych sukcesów. A na przyszłość życzę Wam, żeby to, o czym pewnie marzycie, czyli ten samochód pożarniczy, o którym mówił Pan Burmistrz, żeby jednak stał się faktem i żeby i Zarząd Powiatowy, być może, jeżeli znajdziemy w starostwie również możliwości wsparcia tego zadania, również będziemy się starali pomóc. A na ręce Druha Prezesa pozwólcie, że symbolicznie złożę życzenia i niech Święty Florian prowadzi Was przez kolejne 70 lat. Szanowne druhny, szanowni druhowie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu, z okazji tak wspaniałego święta, tak wspaniałego jubileuszu chciałbym w imieniu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chosznie, starszego brygadiera Marka Garbicza, a także w swoim imieniu i wszystkich pracowników komendy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, pogratulować tak wspaniałej historii, tak wspaniałej działalności, podziękować za to, że jesteście w stałej gotowości do niesienia pomocy, za Wasze zaangażowanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, podczas ćwiczeń, podczas szkoleń. Chciałbym też podkreślić, jak ważną rolę pełnicie dla bezpieczeństwa tutaj mieszkańców gminy Recz. Otóż w ostatnich 12 miesiącach odnotowaliśmy 82 zdarzenia, w których interweniowała Straż Pożarna. Wybraliście udział w 68 z tych zdarzeń, a w 53 zdarzeniach działaliście sami. Czyli około 65% wydarzeń, które dzieją się tutaj na terenie gminy Recz, obsługujecie samodzielnie. Za to serdeczne podziękowania. Na koniec chciałem życzyć Wam wielu lat wspaniałej działalności, żeby ta działalność na rzecz jednostki, na rzecz społeczeństwa sprawiała Wam satysfakcję, przynosiła Wam radość. Życzę Wam bezpiecznych powrotów z akcji. No i życzę Wam jak najszybciej nie jednego, ale dwóch nowych samochodów pożarniczych, które na pewno pozwolą na dalszy rozwój jednostki i pozwolą w pełni wykorzystać potencjał, który w Was jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu brygadiera Damiana Jankowiaka, zastępcę komendanta powiatowego PSP we Wrześni. Druhowie prezesi, panie starosto, panie burmistrzu, zaproszeni goście, druhny i druhowie jednostki jubilatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu. Było mi niezmiernie miło, kiedy dowiedziałem się, że zamierzacie zaprosić mnie na dzisiejszą uroczystość 70-lecia istnienia Waszej jednostki. Przyjąłem to zaproszenie z ogromną radością i dzisiaj jestem tutaj z Wami. Mam ponad 200 km, żeby do Was dojechać. Moje życie zawodowe było związane z ziemią chosczeńską, również z gminą Recz. Już ponad 15 lat tutaj nie pracuję i cieszę się, że ślad mojej działalności zawodowej gdzieś tutaj pozostał, bo skoro pamiętacie o tym, że tutaj pracowałem i że z Wami wspólnie służyłem tej ziemi, to dla mnie duże wyróżnienie. Przy okazji Waszego jubileuszu 70-lecia również ja osobiście obchodzę swój jubileusz 25-lecia Służby Państwowej Straży Pożarnej, minął dokładnie 2 tygodnie temu i chciałbym z okazji tych naszych wspólnych jubileuszy życzyć Wam przede wszystkim dużo zdrowia. Dla realizacji celów, o których było tutaj wspomniane, czyli samochodu gaśniczego, innego sprzętu, pozwoliłem sobie przygotować dla Was taki pożarniczy prezent. Jest to hydrant, amerykański hydrant pożarniczy, a dokładnie jest to skarbonka i myślę, że do tej skarbonki wrzucę pierwszą złotówkę na realizację zamierzonych celów i wszyscy sympatycy Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu, myślę, że również złotówkę dorzucą. Jeszcze raz cieszę się, że tutaj jestem. Ksiądz proboszcz w swoim dzisiejszym kazaniu wspomniał, że przejawem największej miłości jest oddanie życia za drugiego człowieka. W naszej rocie pożarniczej ślubujemy ratowanie życia, nawet z narażeniem własnego życia. Natomiast ja dzisiaj z okazji 70-lecia życzę Wam bezpiecznej służby. Życzę Wam bezpiecznych powrotów do domu, żeby Wasze rodziny, żony, dzieci, które na pewno niepokoją się w czasie każdego wyjazdu, w czasie każdego zdarzenia, w czasie, kiedy zawyje syrena w Reczu, myślę, że jeśli bezpiecznie wrócicie i będziecie prowadzili te działania bezpiecznie, będzie to z pożytkiem dla całego społeczeństwa,
a oczywiście największą stratą, jaka może być, to śmierć ratownika w czasie działań. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Druhu prezesie, druhny, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu. Niech święty Florian otacza was swoją opieką w wypełnianiu powinności strażackich, a opatrzność nad wami czuwa. Z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu życzymy wielu sukcesów, powodzenia oraz wszelkiej pomyślności, osobistej pomyślności. Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie. Recz, 19 sierpnia 2017 roku. Szanowny panie prezesie, szanowne druhny i druhowie. Pozwólcie, że z okazji tej doniosłej uroczystości zacytuję przynajmniej kilka słów życzeń i gratulacji. Z okazji 70-lecia działalności OSP w Reczu składamy wam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla całej braci strażackiej waszej jednostki. Waszą codzienną pracą i społeczną służbą dajecie przykłady odpowiedzialności, zaangażowania i troski o najwyższe dobro każdego człowieka, życie, zdrowie i mienie. Niech waszej służbie zawsze towarzyszy opieka waszego patrona, świętego Floriana. Z wyrazami szacunku i uznania Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Chocznie. I na koniec chciałbym na kolejne 70-lecie waszej służby życzyć krótko tyle samo powrotów, co wyjazdów. Dziękuję.